Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Szachy, szachy są piękną grą, partie klasyczne są jeszcze piękniejsze, jakże bardzo potrzebne do rozwoju młodych umysłów. Moi drodzy. Wiem z doświadczenia, że juniorzy nie za bardzo lubią analizować partie klasyczne. Ci, którzy to robią, na pewno mają większe szanse, żeby osiągnąć duże sukcesy w szachach, gdyż uczy to analiza partii klasycznych uczy logicznego myślenia, przede wszystkim zrozumienia planów, idei, różnych motywów. Jest to mozolna praca, ale dająca niezwykłe rezultaty i serdecznie polecam. Właśnie mamy tutaj partię. Wasilija smysłowa kontra Michał Botwinik. Panowie byli obydwaj mistrzami świata. Wasilij Smysłow był siódmym mistrzem świata, botwinik szóstym. Niezwykle interesująca partia. Zapraszam serdecznie. Jeszcze tylko o smysłowie króciutko, był to zawodnik, który charakteryzował się bardzo fajną grą figurami lekkimi. Naprawdę on potrafił wiedzieć, on, znaczy potrafił dostrzec, gdzie ta figura y, lekka ma się znajdować. No tak w uproszczeniu oczywiście można by y, na ten temat dużo mówić, dużo rozmawiać na temat szachów. Przejdźmy już do konkretów moi drodzy. wasyli Smysłow tutaj rozpoczął ruchem E4, Botwinik E6. Botwinik sł słynął z bardzo solidnej gry i kombinacyjnej i w repertuarze miał e, obronę francuską, e, oczywiście D4, D5. W większości partii, znaczy może nie w większości, ale w wielu partiach, które analizowałem właśnie też z Michaiłem bo Botwinik grał obronę francuską i bardzo ciekawe partie powstały analizowane do dziś dzień. Moi drodzy, Skoczek C3, jedna z możliwości, oczywiście białymi można y, przepchać, nie polecam bić, jeżeli ktoś gra białymi obronę francuską, nie bijcie na D5, to jest mało ambitne i nie dające za bardzo e, takiej gry na wygraną białymi, gdyż pozycja jest bardzo symetryczna, co oczywiście też daje możliwość wygrywania partii, ale już mniejszą zdecydowanie. Skoczek C3, jeden z głównych ruchów, goniec na B4, wiążemy tutaj e, skoczka e, i staramy się wybić pionka. E5 zostało zagrane przez białe, C5 bardzo... Bardzo ostry ruch, znaczy jedyny ruch, żeby podrywać tutaj centrum. A3, bardzo ważne posunięcie, moi drodzy. W dzisiejszych czasach spotyka się już bardzo często bicie na C3. Goniec A5 uważany jest za nieco słabsze. No ale właśnie tutaj botfinik zagrał goniec A5. Przyjrzyjmy się, co by było na przykład po biciu na C3. Otóż bicie pionkiem jest szybko uskuteczniane i na przykład skoczek E7, Hetman G4, to jest. To jest teoretyczne zagranie. Właśnie Hetman wychodzi bardzo szybko na początku partii, co jest przez wielu komentatorów komentowane, że no nie wychodzimy. Przez trenerów bardziej miałem na myśli, żeby nie wychodzić ciężkimi figurami od razu do akcji, ale w obronie francuskiej właśnie to jest wyjątek. Ten ruch jest bardzo dobry, on od razu tutaj atakuje pionka i teoria podpowiada, że dobrym zagraniem jest Hetman na przykład C7. Oczywiście też można zagrać roszadę bez problemu. Można zagrać grać Król f8, bardzo ciekawe posunięcie tutaj e, na przykład e, po hetman c7 można wybić na g7, czarne idą na to też świadomie e, i w tym momencie jest bicie na e, d4 i na przykład skoczek e2, tu żeby zasłonić się od bicia i szacha jednoczesnego, a obrona punktu c3 daje tę możliwość, że po takim posunięciu białe mogło dalej rozwijać swoje figury. Michał tal też tak zagrywał często, chociaż Michał Tal w tym momencie pamiętam, jedną partię grywał król D1. Takie bardzo ciekawe posunięcie. No cóż, przejdźmy do rzeczy, w partii poszło inaczej. Goniec zagrał na A5 i moi drodzy, tutaj zostało zagrane B4. Niektórych pewnie ta, ten ruch dziwi, ale to jest bardzo dobre posunięcie, bo Twinix zbił tutaj na D4, co jest nieco lepsze, ale co by było, jakby pionek zbił na B4? Ja już kiedyś w filmiku jednym tutaj opowiadałem o tym posunięciu bardzo dobrym zagraniem jest skoczek B5 chcemy zagrać na D6 atakując króla po biciu na A3 kolejnego pionka jest szach z odsłony, gramy C3 zauważcie, że pionek zamienił się znaczy skoczek zamienił się z pionkiem na miejsca i teraz cały czas grozi tutaj ruch. Skoczek broni, oczywiście, pionka. No i jedynym takim słusznym ruchem jest zagranie gońcem, na przykład na C3, żeby nie wpuścić skoczka, ale po tym wybiciu y, mamy pionka mniej białymi, ale pozycja jest fenomenalna dla białych. Fenomenalna, moi drodzy. Ta diagonala y, mówi y, wszystko za nas i ta pozycja jest wspaniała. Wspaniała wręcz y, pole, y, polecam, no mówię, że. Y, znaczy, mam, mam na myśli, że życzę wszystkim białym grącym białymi, francuską, żeby taką pozycję dostali. Warto znać ten ruch, ale pamiętajmy o tym, że goniec A5 już jest takim rzadkim ruchem i e, rzadko się spotyka, ale zawsze ktoś tam może zagrać, więc wykorzystamy to. Moi drodzy, poszło bicie na D4 i teraz jestem ciekawy, jaki ruch byście zagrali białymi. Otóż, moi drodzy, są tu dwa takie dobre posunięcia do wyboru. Jeden z nich to skoczek B5. Cały czas z tym samym motywem, jak goniec zagrywa na przykład na C7. No to można zagrać na przykład F4 i potem skoczkiem tego pionka odbić. I teraz tak. Tutaj z również zagrywa dobry ruch, mianowicie Hetman G4. Cały czas, zobaczcie, naciska na punkt. G7. Tutaj jest plan taki, że na przykład jak będzie zagrane G6, to tutaj pojawiają się słabe czarne, słabe czarne pola przede wszystkim i goniec będzie miał duże pole do popisu. W tym wypadku czarne zagrały skoczkiem na E7. Ja sobie zdaję sprawę, że tutaj też wisi skoczek, ale też wisi goniec pamiętajmy, a jak hetman zbije i skoczek by stał na G8, to wieża ma duże problemy. W tym momencie białe zbiły na a no czarne muszą wybić figurę, nie ma wyjścia i białe zbijają na G7, Pionka, co jest dobrym ruchem, wieża G8. bo Botwinik był dużym specjalistą, wielkim specjalistą w obronie francuskiej, więc Da pewno miejmy świadomość tego, że ta pozycja grała czarnymi jest y, przygotowana, chociaż to jest 54 rok, moi drodzy, więc teoria debiutów w dzisiejszych czasach już jest naprawdę na tyle mocna, że y, pewnie można poprawić tutaj pewne posunięcia. Ale to jest nieistotne. Klasyka jest niezwykle potrzebna do zrozumienia. Hetman zbił, i moi drodzy, skoczek na D7 z atakiem na piona, no więc skoczek na F3 spokojnie. W tym momencie zagrał skoczek na F8 za takim na Hetmana. Zobaczcie, tutaj też y, taką fajną rzecz, że ten pionek ma wolną drogę. I często te pionki wygrywają w tych pozycjach, o ile czarne nie y, że tak powiem, nie skontrują w centrum bardzo mocno albo na skrzydle hetmańskim. Mój drodzy, Hetman zagrał na D3 i Hetman zbił pionkę na A5. No zbijamy pionkę, bronimy tego. Tak naprawdę nie musimy się martwić tutaj białymi o. Opionki, tak naprawdę. W tym momencie jest pionek, przepraszam, tu chyba jest porówno 2, 4, 6, 2, 4, 6. Tak, w tym momencie jest porówno. Te pionki są nieco poszarpane, ta struktura pionów jest zupełnie e, różna. E, no i plus jest taki bie, u białych, że są gońce. Dwa gońce, para gońców to jest zawsze sił, silna broń. I kwestia teraz, jak dalej moi drodzy grać? Otóż e, posunięcie białych jest myślę, że dosyć oczywiste. H4. Dlaczego ja mam sobie nie maszerować pionkiem do góry, gdy wieża mi w tym pomaga? Dlaczego nie? Nie musimy też na siłę pamiętać o tym, że roszada jest tutaj najważniejsza. Król w centrum czuje się całkiem bezpiecznie. Dalej nastąpiło goniec na D7 i goniec na G5. Zobaczcie, pionek fajnie też współpracuje z goniem. To jest ważna rzecz. I Goniec nie pozwala przede wszystkim zrobić długiej, długiej roszady, no bo skoczek pozostanie bez obrony to jest bardzo fajne posunięcie. Goniec G5. Wykorzystujemy to, że mamy parę gońców i mamy gońca czarnopolowego. To jest bardzo silna broń. Wierzę zagrała na C8. Czarne, niestety, już tej długiej ruszady nie mają w planach. I skoczek zagrał na D4. Smysłow, jak już mówiłem, bardzo dobrze grał figurami. Skoczek w centrum myślę, że czuje się wyśmienicie. I zobaczcie przecież, tutaj te pola są bardzo dobrze atakowane przez skoczka. To nie znaczy, że on już tam uskutecznia jakieś plany konkretne, ale zawsze ustawienie figury w centrum to jest dobry pomysł. Znaczy, no nie zawsze zawsze są wyjątki. Nie ma twardych reguł w szachach, ja to powtarzam. W tym wypadku jest to dobre na pewno posunięcie, i czarne zagrały z skoczkiem. Zobaczcie. Czarne troszeczkę były skrępo skrę skrępowane tymi figurami, więc starają się na pewno troszeczkę wyprowadzić te figury. Jak zagrać białymi? Otóż białe zagrały wieża B1. Smysłow szuka opcji. Szuka opcji tutaj na wybicie. Poza tym wieża na wolnej linii się dobrze tutaj czuje, a ten pionek A3. Jakie on ma znaczenie, moi drodzy, gdy cała akcja dzieje się w centrum i na skrzydle królewskim? Wieża na C4 i teraz skoczek zbił na f 5 Ja sobie zdaję sprawę, że ta analiza jest dosyć powierzchowna, moi drodzy. Myślę, że na taką porządną analizę trzeba poświęcić no co najmniej z dwie godzinki, albo tak w miarę dogłębnie, w miarę powiedzmy to tak e, godzinka czasu na analizę. To jest y, na pewno dobry pomysł. No, mozolna, mozolna sprawa, jak ktoś kocha szachy, moi drodzy, to jest czysta przyjemność. Muszę wam e, powiedzieć, że ja uwielbiałem analizować y, partie, nadal to lubię. O, nadal uwielbiam e, i polecam. Polecam przede wszystkim. E, to daje potem dużą pewność siebie na szachownicy i więcej się widzi. Trzeba oczywiście dać sobie troszeczkę czasu. Dobra, znowu się rozgadałem. Moi drodzy, jedziemy. Tutaj Pionek wybił oczywiście skoczka. E, no i wieża zbiła na B7 i przechodzimy do e, kulminacyjnego punktu e, w, tej, w tej partii. Pozycja jest niezwykle szalona, niezwykle szalona. I teraz Botfinik zagrywa posunięcie. E, no, myślę, że. E, Całkiem ciekawe, aczkolwiek nie wiem, czy dobre. To znaczy, ja wiem, ale ciekawe, czy wy wiecie. Bierze dała szacha. Wygląda to niezwykle groźnie. Niezwykle to wygląda groźnie. gdyż tutaj jak król, powiedzmy, odejdzie, to tam Hetman zawsze ma szansę szybko go zaatakować. No i co teraz zrobić, moi drodzy? Można sobie zatrzymać film i poszukać świetnego posunięcia, które zagrały białe. Okej, okay, mam nadzieję, że już znaleźliście ten ruch. Jak ktoś znalazł, wielkie gratulacje, bo to jest bardzo ciekawe i myślę, że też nie do końca takie trudne, jak się troszkę zagłębimy. Otóż, moi drodzy, Hetman. Hetman, moi drodzy, zbił wieżę na e4. Fajny ruch. Fajny, zaskakujący ruch. Nietrudny. Dlaczego? Bo następuje bicie i oczywiście wieża b8 szach. Zauważcie, że ten goniec... Pięknie współpracuje tutaj z wieżą i król ma problemy. Rzecz jasna, no w tym momencie Hetman nie może się zasłonić z wiadomych względów, bo jest mat. Goniec zagrał na C8. No i tak naprawdę, jak zbijemy tutaj gońca, to czarne mają lepszą pozycję, bo grają królem na D7. Król ucieka i Hetman więcej. Znaczy, no nieczysty Hetman więcej, więc trzeba było przewidzieć kolejne posunięcie. Otóż, moi drodzy, goniec B5. Goniec B5. Te gońce i wieża zrobiły robotę wielką, piękną pracę wykonały. Otóż skoczek nie może zagrać na D7, bo bijemy i dajemy mata w następnym ruchu, więc Hetman niestety musi wybić tego gońca. Wieża wybiła tego gońca. Skoczek na E6. Goniec na F6. Ten goniec tutaj pięknie też jeszcze paraliżuje te figury. Ale to nie szkodzi, że wieża zbiła tutaj na G2, moi drodzy. Teraz jest prosty plan, żeby wygrywać białymi. Jak to zrobić? Otóż... Otóż... Lecimy pionem do góry. goniec A6 zaatakował wieżę, i jaki nam pierwszy ruch do głowy przychodzi? Zapewne, zapewne odejście wieżą, bardzo szybkie, co też nie byłoby oczywiście złe. Każdy ruch tutaj daje dobrą pozycję. Na przykład wieża A5 z atakiem i z atakiem. Prosta sprawa. Białe zagrały po prostu H6. Z prostym planem, gdyż jak będzie bicie wieży. Idziemy na H7 i nic nas już nie zatrzyma, żeby dorobić Hetmana. Jak na przykład teraz by skoczek zagrał na F8, no to mamy tutaj szacha na B8. No, chyba nie trzeba analizować. Skoczek wisi, a pionek i tak dochodzi. Moi drodzy, pozycja końcowa wygląda następująco. Wasylis słów zwyciężył z Michaiłem Botwinikiem. Dzięki serdeczne za uwagę. Życzę zdrowia, trzymajcie się. Cześć.